Cześć, witam. Oto co ostatnio przeczytałam. Na początek dwie książki z naszej biblioteki. Pierwsza to jest czeski pisarz Józef Skworecki i książka pod tytułem Fajny sezon. Fajny sezon. Bohaterem jest dany młody człowiek, Kasanowa, małomiasteczkowy, wchodzący w życie we wszystkich jego aspektach. Fajny sezon, fajna książka. Zrobię o niej specjalną recenzję. A teraz Helena Kowalik. Miłość, zbrodnia i kara. To jest książka, w której znajdujemy wiele, dziesiątków nawet, takich mini sprawozdań z rozpraw sądowych, w których bohaterowie zabijali się z miłości albo z zazdrości. W każdym razie emocje grały tutaj rolę. No, książka nie rewelacyjna, ale bardzo ciekawa. Wiecie, jakie mam spostrzeżenia co do tych zabójstw? Że w Stanach Zjednoczonych do siebie strzelają, a u nas, jako że dostęp do broni palnej jest utrudniony, to my się tak ciachamy. Siekierami, tasakami, maczetami, nożami i jest pełno krwi. Wszędzie tutaj jest bardzo krwiście i bardzo czerwono. A teraz, co to jest? Powieść graficzna. Kiedyś pokazywałam już Denis Wojda, 566 kadrów. Oto on, Denis Wojda w łonie matki. Autor, grafik wychowany w Szwecji, gdzie mieszkali jego rodzice. Ojciec był muzykiem jazzowym, mama pracowała w domu, ale opowiada tutaj historię nie tylko własnych narodzin, ale historię własnej rodziny, swoich dziadków, którzy przeżyli oczywiście II wojnę światową, swoich pradziadków, którzy mieszkali przed i pracowali w dwudziestoleciu międzywojennym, a nawet swojego prapradziadka, który był stajennym u cara Aleksandra II. Bardzo świetna kreska, bardzo komiczne komentarze, naprawdę polecam. Maleńki kryminalik, kryminalik francuski, akcja dzieje się za Napoleona Bonaparte, Colette Lovinier-Richard, zabójca z cesarskiego ogrodu, bardzo ciekawa. Naprawdę taki sobie, no tam zabija kobiety, jeden taki odwzorowując innego mordercę, no i się okazuje, że to jest ktoś wysoko postawiony, dobre. Owieczki dobre, owieczki złe, kryminał filozoficzny. Ani kryminał, ani filozoficzny, raczej kościelny, a owieczki to są owieczki kościelne, czyli ludzie wierzący, chodzący do tego kościoła. Gosia z tu czy tam miała rację, nic specjalnego. Krystyna Siesicka, trylogia, przypomniałam sobie, bo leżała u mnie na półce. Krystyna Siesicka, autorka powieści dla młodzieży, no tam z mojej młodości, ale wam też się spodoba. Trzy wachlarze, woalki i falbanki. Piękna trylogia, bardzo, bardzo klimatyczna, małe miasteczko, ludzie, no świat wyidealizowani, wszyscy są dobrzy, sobie pomagają, kochają się. Dobrze jest przeczytać taką książkę. Elisabeth von Arnim, Elisabeth i jej ogród. Angielka, która wyszła za mąż za arystokratę niemieckiego i mieszkała z nim w posiadłości pod Szczecinem. I w tejże posiadłości stworzyła swój wymarzony ogród. Ale są tutaj informacje nie tylko jak stworzyć ogród, ale pewne spostrzeżenia obyczajowe. I zaraz wam jedno takie coś przeczytam. Bardzo mi się podobało to spostrzeżenie obyczajowe. Czycha. Dzielna kobietka. O tym, jak się bije i dlaczego. Moja sąsiadka. Żadne perswazje nie zdołają ich, czyli Polaków, nakłonić do pracy w kościelne święto. I z pewnością nigdzie nie było kościoła tak pełnego jak cerkiew i kościół. Kobiety mniej pracują, ale dlatego, że są kobietami, to nie wolno im za dużo płacić. Tu jest jeszcze bardzo fajny fragment, kiedy niemiecka pani bije swoją pokojówkę, bo można, a przepis mówi, że nie można bić za mocno. Ale co to jest za mocno? Ciekawa książeczka. Idź, Tomasz Espedal, Norweg. Tak, Norweg. Myślałam, że to będzie o chodzeniu, o tym, jaką mamy przyjemność z chodzenia, ale to wcale tak nie jest. To jest o zapijaczonym jakimś takim pisarzu,
którzy chce stworzyć książkę i dużo zapożyczeń z innych mądrych książek. Mnie się książka nie podobała, ale za to sięgnijcie, wejdźcie na kanał jakiego tam kulturalnego Szczupaka, któremu to Szczupakowi książka się bardzo podobała, jej recenzja wam wyjaśni dlaczego. I na koniec to oto dzieło francuskiej pisarki Suzy Morgenstern z ilustracjami Serge'a Blocha, Adamada. Różowa walizka. W pewnej rodzinie rodzi się wyczekiwane dziecko, jest to chłopczyk. Przychodzą oczywiście dalsi, bliżsi, rodzina i wszyscy przyjaciele i wręczają mu prezentów górę. Aż zjawia się jego babcia, która podarowała mu, swojemu wnukowi, różową walizkę. Wszyscy na nią: Huzia, co ty, różową walizkę, jak to chłopczyk, wszyscy go odrzucą, będą się śmiać. A się okazuje, że różowa walizka staje się najlepszym przyjacielem chłopczyka. On w tej walizce śpi, nienawidzi łóżka, śpi w walizce, z tą walizką się bawi, tę walizkę kocha nad życie, wszędzie z nią, że tak powiem, się wybiera. I tu mamy chłopczyka małego z walizką, a tutaj mamy już dorosłego mężczyznę, który założył rodzinę, poślubił wymarzoną dziewczynę i też ma różową walizkę. I mówi babci tak: kiedy narodzi się mój syn, też mu podaruj różową walizkę. Oczywiście nie będę wam mówiła, co jest tolerancja i takie tam różne, bo w tym celu ta książka została napisana. Rysunki przepiękne, edukacja czy dydaktyczne przekazy nienudne, bardzo fajna, przeczytajcie, kupcie swoim. Dziękuję, do zobaczenia.